Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Sołtysi, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Przede wszystkim dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Zastrzewo, Wiesławowi Szczepańskiemu za zaproszenie na drugą sesję Rady Gminy w dniu dzisiejszym. Umożliwienie mi wystąpienia traktuję jako pewnego rodzaju moje katarzys. Zanim przejdę do meritum sprawy, pozwolę sobie na kilka zdań wprowadzenia, ale przede wszystkim zacznę od gratulacji i podziękowań. Gratuluję tym z Państwa, których mieszkańcy gminy obdarzyli dużym mandatem zaufania i zostali radnymi. Gratuluję Panu Wiesławowi Szczepańskiemu wybory na przewodniczącego Rady i Panu Andrzejowi Wojciechowskiemu na funkcję wiceprzewodniczącego. Gratuluję pozostałym radnym. Gratulacje należą się również, przed chwilą złożyłem, panu Arturowi Nęczakowi, który został wybrany na funkcję wójta gminy Zakrzewo. Gratuluję również pani Marioli Banaszkiewicz, kierownikowi Urzędu Gminy, która została radną powiatu aleksandrowskiego. Ja teraz przejdę do podziękować. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy obdarzyli mnie głosem w wyborach. Dziękuję za bardzo dobrą współpracę ze mną radnym, sołtysom w poprzedniej i obecnej kadencji. Większość społeczników gminy Zakrzewo rozumie to doskonale, że bycie radnym, sołtysem to służba jej mieszkańców. Ja również tak rozumiałem swoją pracę, będąc wójtem tej gminy przez prawie 19 lat. Bardzo dziękuję dyrektorom, kierownikom, pracownikom placówek oświatowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej za wspaniałą, odpowiedzialną pracę. Dziękuję za Wasz profesjonalizm i kulturę osobistą, która jest ważnym wyróżnikiem pracownika, nie tylko samorządowego. Kultura osobista powinna cechować każdego człowieka, z tym bywa również, no różnie to bywa, również różnie bywa to w necie. Wreszcie dziękuję za dobrą współpracę panią z koła gospodyń wiejskich, drugą strażaką z OSP i tym wszystkim osobom, które aktywnie włączały się w życie naszej gminy i przyczyniały się do jej rozwoju. A teraz dwa słowa wprowadzenia na temat stanu gminy Zakrzewo na dzień dzisiejszy. Kiedy 18 lat temu wprowadzono w naszym kraju reformę oświaty. Niektórzy z Państwa jeszcze chodzili do szkoły zapewne podstawowej. Niektórzy. Miałem wtedy tę przyjemność wspólnie z dyrektorami szkół i kierownikami wprowadzać i organizować strukturę oświaty w naszej gminie. Gmina przejęła wtedy wszystkie szkoły podstawowe, a później utworzyła publiczne gimnazjum w Zakrzewie. Przez kolejne lata dużo inwestowaliśmy w infrastrukturę, drogi, oświetlenie uliczne, parkingi, chodniki, oczyszczalnię ścieków, sieć kanalizacji sanitarnej, boiska, placy zabaw, Dom Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, stację uzdatniania wody. Przez kilka lat byliśmy w złotej serce samorządów liczonej w skali kraju. Korzystaliśmy ze środków finansowych przedakcesyjnych, jak również doskonale poradziliśmy sobie z pozyskaniem naprawdę dużych pieniędzy pozabudżetowych w pierwszym okresie programowania ze środków Unii Europejskiej. Nie będę powtarzał tego wszystkiego jeszcze raz, bo kto potrafi obiektywnie ocenić naszą wspólną dobrą pracę, to wie, o czym mówię i o czym chciałbym powiedzieć. A ten, kto nie potrafi, no cóż, to i tak go nie przekona. Myślę, że historia to oceni. Powiem tak, wspólnie wykonaliśmy kawał dobrej roboty dla naszej gminy i dla jej mieszkańców. Gmina Zakrzewo zmieniła się bardzo na lepsze. Mamy dobrą infrastrukturę komunalną, oświatową. Mamy bardzo dobrze zorganizowaną gminę i dobrze funkcjonującą. Mamy gminę bezpieczną finansowo, bo byliśmy odpowiedzialni za wydawanie środków publicznych. A teraz do meritum. Majątek gminy Zakrzewo w latach 2010-2014 wzrósł o 7,1 miliona złotych. Zrealizowaliśmy ponad 30 wniosków z projektów unijnych i krajowych, w wyniku których
że uzyskaliśmy 4 miliony złotych dodatkowych środków pozabudżetowych. Zgodnie z zapisem paragrafu 15 ust. 4 Statutu Gminy Zakrzewo, teraz będzie szczegółowe sprawozdanie związane ze stanem gminy na dzień 30 listopada 2014 roku. Planowane dochody 13 milionów 43 115 zł 26 groszy. Wykonanie 12 milionów 86 676 zł 69 zł groszy, co stanowi 92,67% planu. Planowane wydatki wynosiły 13 453 515 zł. Wykonanie 10 708 672 zł, co stanowi 79,60%. Zgodnie z planem na dzień 30 listopada 2014 roku deficyt budżetu gminy wynosi 410 400 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami w takiej samej wysokości. Zadłużenie wynosi 520 102 zł. Składają się na nie preferencyjne pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej Gęsin Gosławice w Kolonii Podzanowskiej i w Zakrzewie ulica Polna i Łąkowa. Zgodnie z harmonogramem spłat rat zaciągniętych pożyczek do końca roku 2014 należy jeszcze spłacić kwotę 46 356 zł, więc kwota bardzo mało. Środki na wyżej wymienioną spłatę są zabezpieczone. Stan mienia komunalnego wynosi 28 151 747 zł i 75 groszy. Środki płatnicze na rachunku podstawowym Urzędu Gminy w Zakrzewie w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim wynoszą 833 477 zł i 31 groszy. Stan loka wynosi 720 606 zł 73 groszy. Stan rachunku funduszu socjalnego wynosi 4500 zł 24 groszy. Stan środków na rachunkach zespołu obsługi szkół prowadzonych przez Kujawski Bank Spółdzielczy wynosi 320 093 zł 64 groszy. Stan środków na rachunkach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie prowadzonych również przez KBS wynosi 24 409 zł i 32 groszy. Stan wierzytelności gminy Zakrzewa na dzień 30 listopada 2014 roku wynosi z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013 4699 zł i 80 groszy. Z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014 35 255 zł i 60 groszy. Za odprowadzone ścieki w latach ubiegłych 2196 zł i 66 groszy. Za odprowadzone ścieki w roku bieżącym 6314 zł i 1 grosz. Za dostarczoną wodę w latach ubiegłych kwota 3711 złotych 15 groszy, za dostarczoną wodę w roku bieżącym 31 366 złotych i 2 groszy. Z tytułu podatku od nieruchomości w latach ubiegłych kwota 61 658 złotych 96 groszy. Z tytułu podatku od nieruchomości w roku bieżącym kwota 108 036 zł. Z tytułu podatku rolnego z lat ubiegłych kwota 14 556 zł i 2 grosze. Z tytułu podatku rolnego w roku bieżącym kwota 45 378 zł i 60 groszy. Jak z tego wynika, proszę Państwa, gmina Zakrzewo jest w dobrej sytuacji finansowej. Są wierzytelności, z którymi trzeba sobie tutaj poradzić. To są wierzytelności od naszych mieszkańców. No i oczywiście gmina jest przygotowana merytorycznie do kolejnego okresu programowania środki unijne. Ufam, że obecne organy gminy, organ uchwałodawczy i organ wykonawczy nie zmarnują naszego wieloletniego dorobku i maksymalnie wykorzystają stworzoną przez nas, w tym również przeze mnie, szansę na dalszy zrównoważony rozwój gminy Zakrzewo.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim życzliwym w stosunku do mnie za współpracę i oznajmiam, że ustępuję pola w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego co najlepszego dla wszystkich z Państwa i oczywiście gratuluję jeszcze raz Panu Wójtowi. Dziękuję bardzo.